Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, program Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Przypominam, że można nas oglądać w sieci UPC, w cyfrowym Polsacie, Neti, Wektrze, można nas również śledzić na YouTubie. Serdecznie zapraszamy, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są Wojciech Biedroń, tygodnik sieci Dzień portal dobry. W Polityce.pl, Rafał Dudkiewicz, Polskie Radio. I Marcin Fiołek, również telewizja w Polsce.pl, tygodnik sieci, portal w Polityce.pl, podobnie jak Wojtek. A co dzisiaj łączy tych trzech tenorów, którzy wystąpią przed państwem? Ano Twitter. Dobieraliśmy naszych gości ze względu na ich aktywność w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Twitterze. A pytanie, którym dzisiaj będziemy się zajmować, brzmi: czy Twitter zabija dziennikarstwo? Może zwrócę się w pierwszej kolejności do Rafała Dudkiewicza. Powiedz proszę, co cię skłoniło do tak wielkiej aktywności na Twitterze? Muszę przyznać, że to robi wrażenie. Jesteś bardzo aktywny w sieci. Czy uwiodła cię ta szybka forma Twittera? Coś, co wiele osób zarzucało akurat temu portalowi. Okazuje się, że to jest chyba taka największa siła przebicia. No, Twitter zdecydowanie jest takim miejscem, gdzie się dużo dzieje. Myślę, że bardziej do Twittera przekonał mnie upadek Facebooka, paradoksalnie. A co rozumiesz przez słowo upadek w tym kontekście? Przede wszystkim cenzura, która tam została wprowadzona. Słowa klucze, które powodują, że konto jest na przykład banowane, blokowane na 30 dni. Są sprawy i tematy, o których nie można pisać. To jest taki w zasadzie główny powód. Twitter jest zdecydowanie dużo bardziej dynamiczny. Oczywiście dużo newsów ma swój początek na Twitterze. Mam tutaj na myśli na przykład wpisy, no, które są wpisami ważnych osób, ważnych polityków. One zdecydowanie mają takie tempo rozwoju, że stają się głównym nośnikiem newsów, informacji. Czy to jest dobrze, czy źle? Trudno powiedzieć, bo to ma swoje dobre, jak i oczywiście złe strony. Do złych stron należy fakt, że rzeczywiście ta informacja często jest kolportowana bardzo szybko i trudno ją zweryfikować. I często można zaliczyć, mówiąc kolokwialnie, w topę. A z drugiej strony, no, myślę, że trudno być dziennikarzem i nie obserwować przynajmniej Twittera. Trudno być dziennikarzem i nie obserwować Twittera. Wojtku, powiedz proszę, jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja zwracam uwagę, że ty chyba najczęściej komentujesz tematy stricte polityczne. Znaczy rzeczywiście, znaczy ja traktuję Twittera, zacząłem go traktować, jestem newsowcem, prawda? Człowiekiem, który produkuje newsy, przynosi nowe informacje, dochodzi do różnych rzeczy. I zawsze traktowałem Twittera jako po prostu kolejny pas transmisyjny, dzięki któremu ktoś może rzucić okiem na to, co robimy w portalu, prawda? Dziś dochodzi do takiej sytuacji, w której niestety portale zaczynają ten wyścig z Twitterem przegrywać. No, ktoś niekoniecznie musi wchodzić w tekst mający 10-12 tysięcy znaków w portalu, jak zobaczy 2-3 zdaniowe streszczenie na Twitterze, i to jest jednocześnie wielka siła Twittera, ale z drugiej strony no, pewne zagrożenie również dla tradycyjnych portali, prawda? Ja mam ten problem, że... Już nie mówiąc o prasie drukowanej. Tak, oczywiście, no to w ogóle ta prasa przeżywa olbrzymi kryzys, ale to jest jakiś znak czasów. Walka z tym, co się dzieje na Twitterze, czyli nie wiem, czy często wydawcy mówią, nie wrzucaj żadnego newsa na Twitter, napisz go najpierw na portalu i tak dalej. Ja to akurat robię, tak? Znaczy czekam z newsem, nie piszę 3 godziny przed newsem, że będę miał newsa, co mnie u niektórych autorów i dziennikarzy niezwykle cię śmieszy, tylko po prostu jak już mam tego newsa, to wrzucamy na portal, potem wrzucamy na Twitter. Czyli jednak lojalność wobec firmy ma. Tak, oczywiście, pamiętajmy o jednym. My dajemy zarabiać Twitterowi. Czy pamiętaj, my przynosimy content dla Twittera, prawda? Jakby gdzieś wspieramy firmę, która tak naprawdę no, ani nam nie płaci, ani nie dba o nasze interesy. Z drugiej strony oczywiście bardzo ważny pas transmisyjny, nie tylko dla newsów, ale też dla idei, prawda? Ja akurat uważam, że dziennikarze powinni mieć swoje zdanie, również polityczne. Bardzo często je wyrażam. Zresztą na Twitterze, jak mnie coś po prostu wkurzy, to o tym piszę. To jest szybsze niż portal, ale oczywiście niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Nie, Marcin, ja z kolei twoje aktywności twitterowej zwracam uwagę, że tematy bieżące, polityczne przeplatasz z jakimiś własnymi zainteresowaniami, plus promowanie pewnych treści meta, treści, które raczej na co dzień nie miałyby szansy się przebić. Widzę, że taką przeplatankę u ciebie. Jak ty traktujesz to narzędzie? To ciekawe, że to zwróciłeś na to uwagę, ale faktycznie trochę tak jest, dlatego myślę, że ja, szczerze mówiąc, staram się traktować medium społecznościowe w dwóch torach. Pierwsze jako źródło informacji, źródło tego, co się dzieje, by nie wypaść w cudzysłowie z obiegu, by wiedzieć, czy ten minister podał się do dymisji, tamten został oskarżony, a jeszcze ktoś inny
stworzył nową partię. Natomiast rzeczywiście często jestem zmęczony tym nawalanką. Znaczy, żeby obserwować i nadążyć za tym wszystkim, co dzieje się na Twitterze, trzeba byłoby spędzić na nim absolutnie 24 godziny na dobę, a i to byłoby pewnie za mało. Czasami mam, nie wiem, czy podzielicie panowie to wrażenie, wychodzicie z kina po 2-3 godzinach, akurat trafiając na bombę, powiedzmy, internetową, no i człowiek ma wrażenie, że nie był w tej rzeczywistości 3-4 dni, a nie 3-4 godziny, tak? Więc czasem specjalnie wyłączam się na z mediów społecznościowych właśnie po to, żeby złapać trochę dystansu i spojrzenia na to, bo Twitter, mam wrażenie, zabija dziennikarstwo z dwóch stron. Znaczy, z pierwszej perspektywy, o której mówiliśmy, czyli tego, że treści, zamiast opisywane szerzej, bardziej precyzyjnie, konfrontowane ze źródłami i tak dalej, opisując w mediach tradycyjnych, czy nawet internetowych, ale z drugiej strony Twitter zabija też dziennikarstwo, ponieważ politycy wykorzystują media społecznościowe jako bezpieczne pasy transmisyjne bez kontaktu z dziennikarzem. Znaczy, wiemy dobrze, że prezydent, niezależnie czy Polski, czy innego kraju, premier, ministrowie, ale nawet zwykli szeregowi posłowie, i nie mam na myśli szeregowego posła z pierwszej ławy Prawa i Sprawiedliwości, ale absolutnie każdego, mogą coś napisać na Twitterze. Jeśli napiszą coś skandalicznego, kontrowersyjnego albo ważnego, to my i tak to opiszemy, i tak się do tego odniesiemy. Nie mamy wyjścia, bo ale, jesteśmy też, ale politycy są w bezpiecznych warunkach, bo to na ich warunkach jest wtedy ustalany przekaz, z którym przychodzą do tych mediów społecznościowych. No i proszę mi wskazać redakcję, która pominie, powiedzmy, tweeta prezydenta Dudy, gdy napisze, że startuje na drugą kadencję. Że on tego nie ogłosi podczas konferencji prasowej, albo Donalda Tuska, że startuje w wyborach prezydenckich, czy jakikolwiek tweet Donalda Tuska w zasadzie nie odnotuje. Jesteśmy niestety zakładnikami mediów społecznościowych. Nie mam absolutnie pojęcia, jak z tego wyjść. Natomiast ta spirala robi się bardzo, bardzo wąska. Coraz mocniej zaplata kolejne okrążenia i obawiam się, że po prostu któregoś dnia media przestaną być potrzebne. Politykom przynajmniej, bo jako taki mam nadzieję, że nie. Bo po prostu spokojnie poradzą sobie z komunikatami na Twitterze. Znaczy, to nie jest tak, że tak naprawdę już jesteśmy w takiej pesymistycznej wizji, że ona już się stała jawą i tak naprawdę robimy, że tak powiem, robotę jakichś ostatnich wymierających gatunków, która nikomu kiedyś nie jest potrzebna, i sami robimy wokół tego duży show. Ale to temu kilkanaście, żeby nie powiedzieć, że 20 parę, przewidział Stanisław Lem, że produkcja informacji jest tak duża i tak ogromna, że nawet już nie da się ich przetworzyć, że ta informacja sama ciągle dynamicznie powstaje i się utworzy. Twitter zdecydowanie jest takim miejscem, ale ma swoje też plusy. Znaczy, na Twitterze doskonale widać też, oczywiście dla ludzi o złej woli, na pewno wielu jest takich, i dla wielu instytucji, które też się, podejrzewam, tym zajmują, to jest też bardzo dobry barometr społecznych nastrojów. Znaczy, muszę przyznać, że czasami, żeby zrozumieć, co się dzieje, czy inaczej, co działa na społeczne emocje, muszę właśnie zajrzeć na Twittera, bo często mi się wydaje, że to, o czym rozmawiamy powszechnie w redakcjach, czy o czym informuje jest taki nadawca, jak na przykład telewizja, czy publiczna, czy komercyjna, okazuje się, że to nie jest to, czym żyją ludzie. Czasami są to bardzo banalne rzeczy, czasami mniej banalne. I muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Na Twitterze zacząłem bardzo doceniać inteligencję Polaków. Znaczy, obserwuję też często to, co się dzieje w debacie amerykańskiej. O tyle muszę powiedzieć, że Polacy są bardzo błyskotliwym narodem. Twitter jest tym kolejnym miejscem, który mi to uświadomił. Bardzo szybko wyłapują różne nieścisłości, kłamstwa, tak delikatnie. Ja jeszcze ad vocem trochę jednak, bo i to mówię, tak zwana prawa strona. Nie zgódźmy się tutaj. Ja mam wrażenie, że Twitter jednak powoduje umacnianie baniek informacyjnych, w których żyjemy, przynajmniej dla części dziennikarzy, publicystów, polityków. To powoduje, że wpływa nie tylko na jakość dziennikarstwa, ale też jakość polityki. To znaczy, politycy, dziennikarze, publicyści żyjemy, bo też bije się we własne piersi, tym, co dzieje się na Twitterze, aferą polityka X, Y, Z, albo sprawą jednej, drugiej, trzeciej awantury, która gdzieś tam rezonuje na Twitterze, ma kolejne setki, tysiące lajków, serduszek, retweetów. Po czym okazuje się, że po wyjściu z tej bańki twitterowej, z bańki telefonu komórkowego, z bańki redakcyjnej, z bańki Warszawy,
Kowalskiej. Przychodzimy do ludzi, którzy żyją na co dzień i oni nie mają pojęcia, że coś takiego miało miejsce. O czym my w ogóle rozmawiamy? Oni nie mają pojęcia, że ktoś tam coś powiedział, że ktoś mu coś odpowiedział. My to przeżywamy, burzymy się, opisujemy, komentujemy, po czym ludzie szczęśliwi, błogosławieni żyją sobie gdzieś spokojnie, znaczy, i mówią, czyli o co wam chodzi? Nowak z Podkarpacia nie zdaje sobie sprawy, że ktoś sobie zrobił selfie pod tęczą i go interesuje, ile zapłaci za kiełbasę w sklepie Wojciech Biedroń. Ja jestem zwykłym chłopakiem z Nowego Sącza, który jak 20 lat temu zaczynał swoją przygodę, bo znasz, to jest przygoda z dziennikarstwem, to YouTube'a chyba nawet nie było, odsłon w Google na dane słowo było często do ledwie kilkadziesiąt, bo pamiętam takie odsłony. To dużo stron z poezją. Na przykład. Ale rzeczywiście człowiek uczył się zbierać informacje na ulicy, w urzędzie, w kuluarach, potem szerzej, potem w policji, w służbach, w takich partiach politycznych, innych i tak dalej. I w ogóle nikt o mediach społecznościowych nie miał zielonego pojęcia i dobrze, media społecznościowe są, one powinny być, one spełniają swoją rolę. Natomiast moim zdaniem, byłem na święta w Nowym Sączu i rozmawiałem z moimi znajomymi z tej uroczej mieściny i oni kompletnie, oczywiście ci, co się interesują polityką, no to siedzą w tym, kto co powiedział, czy kto sobie zrobił zdjęcie pod tęczą, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Mało tego, Twitter i Facebook są bardzo ważnymi narzędziami walki politycznej, czy na przykład reelekcji danego polityka, ale nie najważniejszymi. Najważniejsze jest coś zupełnie innego, to co powiedzieliście, ile kosztuje kiełbasa, czy dziecko się dostanie do przedszkola. Ale zgodzisz się, że zbyt często politycy o tym zapominają, że wchodzą w... Bo sami wpadają w tę bańkę i dlatego ja mu powtarzam, że my zaczynamy być oderwani momentami od rzeczywistości. Niestety, znam przykłady decyzji polityków konkretnych, pomnę tutaj nazwiska i partii, którzy decydowali się o zmianie strategii, zmianie decyzji wręcz dlatego, że dany publicysta coś napisał na Twitterze i to zostało podane dalej przez tam 320 osób. Twitter jako zwykły barometr. Tak, kochani, no ale to jest prosta rzecz. No, nawet pisze polityk czy dziennikarz coś bardzo mocnego, ma 2-3 tysiące polubień na przykład, no to już na Twitterze jest dość dużo, prawda? No to są 2-3 tysiące ludzi. 2-3 tysiące pasjonatów, użytkowników Twittera, też nie wszystkich przecież, bo jakby ten algorytm podaje tylko część przecież tego, co widzimy, a co rzeczywiście jest na Twitterze. Więc ja mówię, my wszyscy popadamy w histerię. Marcin powiedział najważniejszą rzecz. Tak, ja znam ustawy, które nowelizowano przez Twittera. No to ludzie, to my mamy do czynienia naprawdę też... To czasem bardzo... słusznie, bo tak jak Rafał wspomniał, internauci potrafili wytknąć nieścisłość w tej ustawie, której nie potrafił zauważyć minister. Ja chciałem powiedzieć teraz coś dobrego. Ja pamiętam, kilkukrotnie pisałem w tekstach o rzeczach, które naprawdę znaleźli internauci, użytkownicy Twittera. Czyli co? Jaka będzie refleksja? Pozytywna, negatywna? Jak na to należy patrzeć? Bo panowie tak jakbyście załamywali ręce. Ola Boga, co to się stało? Twitter przejmuje wszystko. Z drugiej strony mamy głos Rafała, że jednak Polacy pokazują swoją inteligencję, potrafią zauważyć nieścisłości, chociażby słynna sprawa zamachów na World Trade Center, co ostatnio zostało przemielone w mediach społecznościowych, kiedy wystarczyło odpowiednio zmontować obrazki i ludzie w to wierzyli. Teraz taka akcja, mam tu na myśli wiwatujących Palestyńczyków, których pokazano jako wiwatujące tłumy na wieść o zamachach, no teraz taka akcja po prostu by się nie sprzedała. Mało tego, plus jeszcze jest taki, że nie przeszłaby akcja pod tytułem chowamy nagranie z Aleksandrem Kwaśniewskim na przykład, bo myślę jednak, słynna goleń lewa bodaj albo i prawa, rzeczywiście dzisiaj coś takiego nie wyszłoby od razu, bo ktoś miałby włączony telefon, który nagrałby to szybko, nie dałoby się tego przetrzymywać tydzień lub dwa, ktoś by się w końcu wysypał. Zwróćmy uwagę na zdjęcie Ryszarda Petru ze swoją uroczą partnerką w samolocie. Znaczy to był prywatny wyjazd i gdyby nie Twitter, tak naprawdę żadna redakcja by tego nie podjęła, bo by o tym nie wiedziała po prostu, a tak dzięki absolutnej poruszeniu właśnie na Twitterze czy w mediach społecznościowych sprawa wyszła i zabito nowoczesną i polityka oczywiście w wymiarze politycznym, który no jawił się w pewnym momencie jako lider opozycji. Ale z drugiej strony jest tak fake ambasadora Magierowskiego podobnież. Tak, ta ostatnia sprawa, która rzeczywiście najmocniej chyba zagrzała. To ja trochę popsuję humor i powiem, a z drugiej strony można wrzucić byle co, może tak powiem, ze zdjęciem zmanipulować i wierzy w to, w jakiś sok z buraka, wierzy nagle 2 miliony ludzi na Facebooku, więc jakby ale też od razu, Wojtku, pojawią się tacy, którzy będą dekonspirowali, demaskowali. Dlatego ja się generalnie bardzo ciekawe z twoją opinią zgadzam, czyli z tym, że właśnie to pokazuje, ilu ludzi jest łebskich w Polsce i potrafi myśleć samodzielnie, bo to też istotne. Ja mogę uderzyć się we własne piersi, ile razy mi wytknięto jakieś błędy, jestem za to wdzięczny, naprawdę, bo to czasami działa natychmiastowo.
Na przykład teraz była taka sytuacja, że jeden z dużych portali, którego nazwy może nie będę wymieniał, wrzucił informację na temat Mike'a Pompeo i sytuacji, że nie powstanie w Polsce Fort Trump do momentu, dopóki nie zostaną zapłacone roszczenia żydowskie. Tak. Po czym się okazało, że informacja, którą ten, to też jeden z czytelników od razu szybko wyłapał, że to jest jeden z jakichś w ogóle niszowych portali. W tytule artykułu było, że to duże medium amerykańskie, nie, że media amerykańskie o tym piszą. A to okazało się jednoosobowy blog. Ale siła persuasji, no tak, ale jeden, i o zagrożeniach fake newsami to porozmawiamy w drugiej części, co mogę i panom, i państwu obiecać. Widzimy się już za kilka minut. Zostańcie z nami. Kłaniamy się po przerwie. Aleksander Majewski, Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl, i w drugiej odsłonie witamy naszych gości. Wojciech Biedroń, Rafał Dudkiewicz, Marcin Fiołek. Rozmawiamy dzisiaj o Twitterze. Czy Twitter zabija dziennikarstwo? No, burzliwa dyskusja, zarówno na antenie, jak i w kuluarach. Szkoda, że państwa tutaj z nami nie było, bo naprawdę było gorąco. Było gorąco i mam nadzieję, że będzie tak również teraz. Panowie, mówimy o tym, że Twitter pozwala każdemu wypowiadać swoją opinię, jest takim barometrem politycznym, ale niesie też ze sobą pewne zagrożenia, oprócz zagrożenia w postaci uzależnienia i bycia takim złodziejem czasu, mianowicie fake newsy. Trochę poruszyliśmy ten temat w poprzedniej odsłonie. Jak sobie z tym radzić? Bo okazuje się, że ktoś może wyprodukować fałszywą informację. Ta informacja zyska sobie mnóstwo udostępnień, tak zwanych retweetów, zyska sobie mnóstwo serduszek, no i idzie w eter, potem odnoszą się do niej politycy, no i zaczyna nabierać jakiejś tam wiarygodności, zanim nie zostanie zdementowana. Jak sobie z tym radzić? Pamiętam, jak napisałem taki jeden z pierwszych tekstów dotyczących tej ustawki z urodzinami Hitlera w lesie pod Władysławem Śląskim. Napisałem ten tekst bardzo ostrożnie, bardziej na pytajniku, zastanawiając się, czy to prawda, te zeznania tego człowieka, który, organizatora, który stwierdził, że mu po prostu zapłacono za to, żeby to zrobił. No, generalnie na dużym wszystko pytajniku, nie jak ja. Nadal się zdziwili moi koledzy i koleżanki z redakcji, że nie przywalam, nie kopię jak zwykle. I pamiętam, zaczęli się wypowiadać na temat tego tekstu politycy i oni się wypowiadali jednoznacznie. To mnie zmroziło. To znaczy, wcale nie byłem zadowolony, że ten temat, który podejmują politycy, a to dlatego, że oni nagle zobaczyli, że oni to przeinaczają. Czyli pan Kaczyński zobaczył opinię i mówił, Kowalski, i powiedział TVN kupił całą tę imprezę. No, przejrzałem wszystkie możliwe kwity na ten temat, znam treść wyjaśnień składanych przed prokuraturą, ustalenia policyjne, ustalenia służb również w końcu na ten temat, i nie podjąłbym się bronienia takiej tezy jednoznacznej. To pokazuje, że nawet często wyważone, spokojne teksty są przeinaczane, bo zapala się po prostu ogniska jakiejś histerii, no i jest jazda. Oczywiście to dotyczy wielu innych tekstów, również moich kolegów, nie tylko moich, ale to jest coś, co pamiętam, mnie zastanowiło. Czyli co, spłata nam figla ten Twitter, utrudnia pracę, sprawia, że ten obraz, jaki chcemy wykreować, jest bardzo mocno zakrzywiony? Zmusza do pracy, do weryfikacji źródeł. Oczywiście to tak jak w życiu, są osoby bardziej i mniej wiarygodne, i kogoś czytam i zakładam, że to jest człowiek poważny, bo go znam, powiedzmy, dziennikarza, eksperta, i myślą sobie, że on to sprawdzi, jest wszystko okej, okay, ale oczywiście zawsze z tyłu głowy trzeba mieć jeszcze to poczucie, że lepiej jeszcze samemu sprawdzić, czy tak jest, czy nie. Ale ja na przykład, ale to może później powiem, bo chcę coś, Marcin. Nie, ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt całego tego zagadnienia, mianowicie tego, że często okazują się, Twitter często weryfikuje, tutaj z drugiej, to pozytywna, choć smutna odsłona Twittera, Twitter weryfikuje, chciałoby się powiedzieć, fake autorytety. To znaczy, niestety, ale o ile w telewizjach wielu publicystów, polityków, gadających głów wygląda poważnie, mówi sensownie, jestem w stanie z nimi polemizować, krytykować, zgadzać się lub nie, później wchodzę na moje konto na Twitterze, nie wiem, by nawet coś napisać, powiedzmy, politykowi X, już bez nazwisk, po czym widzę, że ten człowiek
no nie wiem, czy po jednej, czy po drugiej lampce wina, bo wieczorem, pisze trzy razy głupiej, a bardziej absurdalnie i na pograniczu w ogóle dobrego smaku. Bo to jest bardzo ma problemy z interpunkcją, ortografią, absolutnie ze wszystkim co na języku polskim przyjął, jeśli tylko uczęszczał na lekcje. No i zderzam go z tym ekspertem poważnym, merytorycznym, bo co innego, jak ktoś ma wizerunek i tutaj świra. Trochę tak, człowieka, który lubi pożartować i tak dalej, ale jeśli, no nie wiem, jest poważny polityk, mówi poważne rzeczy, stawia poważne, ważne tezy, po czym zaglądam do jego profilu na Twitterze i to jest zwykły internetowy troll, no to mnie się zapala czerwona lampka. Znaczy, albo ten człowiek jest, ma dwie twarze, albo traktuje Twitter jako narzędzie odreagowania rzeczywistości, albo po prostu... A czy to nie działa też w drugą stronę, bo ja trochę niepokoję się innym zjawiskiem, mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym niepoważnym człowiekiem, z człowiekiem, który stworzył sobie na przykład jakąś stronkę, można powiedzieć, że stworzył sobie całą legendę, że jest dziennikarzem, reporterem i nagle zyskuje za pomocą bardzo populistycznych opinii mnóstwo followersów i nagle staje się autorytetem dla mediów, staje się gościem programów w normalnych telewizjach, ekspertem się staje się ekspertem, człowiek, który całe życie żył tylko z tego, że rzucał jakieś hasła nienawistne, też nie chciałbym podawać konkretnych przykładów, ale myślę, że wiemy, do którego przypadku najbardziej to się odnosi i takie osoby też funkcjonują i czy to nie jest przerażające? Znaczy mnie to poraża, znaczy człowiek bez, i tu absolutnie chodzi o żadne wykształcenie dziennikarskie, to najgłupsze rzecz, jak usłyszałem, to jest wykształcenie dziennikarskie, natomiast mnie przeraża coś takiego, że ci ludzie nie mają żadnego doświadczenia, nawet reporterskiego, co dopiero publicystycznego, czy redakcyjnego, i to są ludzie, którzy śmią, podkreślam, śmią nazywać się dziennikarzami, to nie są dziennikarze. To są blogerzy, nie, i tutaj to są blogerzy i fajnie i chwała im za to i niech piszą, ale to nie jest dziennikarz. Ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, to kto, panie Biedroń, powie, że to nie jest dziennikarz? Ja przecież oglądam, słucham, czytam, to pan jak śmiesz mówić, że to nie jest dziennikarz? No to ogląda, czy słucha blogera, czy vlogera, no, ale nie dziennikarza. To nie są ludzie, którzy coś ujawniają, to nie są ludzie, którzy coś ustalają, to nie są ludzie pracujący ale na źródłach. Ale pokrzyczą hańba na przykład. Pokrzyczą hańba, rzucą kamieniem takim czy innym w przenośni, czy nie w przenośni i uważają, że to są działacze, często bardzo ciekawi, mający wiele do powiedzenia. Ja też nie chcę deprecjonować w 100%, ale na Boga żywego to nie są dziennikarze. Rafał Dutkiewicz, to nie są dziennikarze. Jak odbierasz takie różne osobistości, które zostały wykreowane w dobie mediów społecznościowych przez Facebooka, przez Twitter, przez YouTube'a, a jeszcze kilka lat temu nikt o nich nie słyszał, bądź byli traktowani jako zwykłe blogowe dziwadło. To jednak pokazuje siłę mediów społecznościowych. Że no właśnie uzyskujemy taki, a nie inny efekt, ale mnie w zasadzie teraz tak dręczy troszeczkę jeszcze inna rzecz, na przykład odporność, czy raczej brak odporności wielu polityków na krytykę. Oj tak. To też doskonale widać właśnie w mediach społecznościowych, nawet nie wiem, z czego to wynika, z drażliwości, trudno mi powiedzieć. Na przykład mam kilka blokad u osób, których nigdy nawet żadnego tweeta nie skomentowałem, nie wszedłem żadną interakcję. Ty Trzaskowski mnie tak zbanował, no. Ja tak mam z Michałem Boni. Nie wiem, Michał Boni też. Tak. Nigdy nie miałem z nim żadnego. No nie, ja z kolei Tomasz Lis, Marek Magierowski, przepraszam, nie Marek Magierowski, Marek Migalski już się poprawiał. No trochę tych osób też jest. Marek Migalski też... mnie nie, ale Tomasz Lis na przykład bardzo szybko. Ale dlaczego komentarz? Ja nie wiem dlaczego. Ale dlaczego na przykład Marek Migalski nas nie lubi, nas banuje? Ja mu tylko przypomniałem, że kiedyś na łamach Faktu szukał żony. No to jest prawda, wszyscy to widzieli. To wszyscy mieliśmy zresztą, jak pracowaliśmy w Fakcie, to była najśmieszniejsza historia, kiedy po raz kolejny pan Migalski, podobno bardzo poważny analityk i komentator, któremu przeważnie się nic nie zgadza, na koniec, no właśnie ty szukał żony przez Fakt. No ja mam no nawet na liście Cezarego Gmyza, ciekawe, kiedy to się zmieni, no ale zobaczymy, może ten program skłoni do refleksji. Nie, nadwrażliwość niektórych przedstawicieli mediów i świata polityki i sportu i jak tylko jest absolutnie porażająca, dlatego że widać wyraźnie, jak to są rozedrgani emocjonalnie ludzie. Znaczy, często ministrowie odpowiedzialni za wielomilionowe budżety spółek Skarbu Państwa, bo miliardowe wręcz, tak, odpowiedzialni za naszą politykę zagraniczną przez lata, jak Radosław Sikorski, nie potrafią się zderzyć z elementarną podstawową krytyką. Ja rozumiem, jeśli są wyzywani od najgorszych, z przekleństwami, czyszczą, niech banują, niech absolutnie reagują. Natomiast jeśli to jest krytyka, może nawet i złośliwa, może nawet i niesprawiedliwa często, no to jakim jest problemem tego po prostu bagatelizować, nie odpisywać, nie reagować, wyłączyć sobie tego Twittera, jeśli jest jakiś problem z nerwowymi reakcjami na pewne wpisy. No tego nie rozumiem. Ale jest jeszcze jedna odsłona mediów społecznościowych Twittera, o której chciałbym powiedzieć, dla mnie to jest czarna magia, ale to istnieje.
to są jeszcze bardziej sprecyzowane bańki, o których my nie mamy pojęcia. No, znaczy, serialowe na przykład. Na przykład muzyczne, tak? Często to są bańki nastolatek, nastolatków, które na co dzień w ogóle nie istnieją w życiu publicznym. Ostatnio był taki ciekawy przypadek, jeden z programów publicystycznych TVP Info, bodaj Strefa Starcia, opublikował na Twitterze sondę. Chyba o związkach homoseksualnych, czy za, czy przeciw, czy legalizować, czy nie legalizować i tak dalej, i tak dalej. I wyobrażają sobie panowie i szanowni widzowie, że ta sonda została no, absolutnie naznaczona tam tysiącami czy dziesiątkami tysięcy głosów. To się nie zdarza generalnie na co dzień. TVP uznało, że to jest jakiś atak botów, manipulacja. Tymczasem to nie była manipulacja. To nie był atak botów Platformy czy Wiosny Roberta Biedronia. Jakimś cudem, przez jakiś źle skonstruowany hashtag, ta sonda trafiła do bańki na Twitterze pod nazwą nie sprecyzuję teraz nazwę, chodziło o muzykę koreańskiego popu, która ma podobno robi furorę w Polsce. Tak. Dziesiątki tysięcy, czy tam tysiące internautów nastoletnich głosowało w tej sądzie. Znaczy, ile takich bańek musi istnieć dotyczących seriali, muzyki, Eurowizji. Ale wracamy do tego, panowie, o czym mówimy. Tematem wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego na jakiejś tam debacie jest zainteresowanych na Twitterze, przypuszczam, że kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy osób, i wokół tych osób toczy się ta dyskusja. Ale śmierć w serialu jakiegoś popularnego aktora, czy popularnej postaci serialowej, filmowej, to są rzeczy, które budzą zainteresowanie często wśród milionów wręcz. Stają się już legendami, nawet przed erą Twittera, chociażby słynna śmierć Hanki Mostowek w kartonach. Prawda, w to na YouTubie ma do tej pory. Ale to też pokazuje to, o czym mówiliśmy na początku pierwszej części naszego spotkania, że żyjemy rzeczami, czy politycy często i dziennikarze, które nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Znaczy, no, ja będę to powtarzał. Znaczy inaczej, nie mają, czy mają czy nie, inaczej, czy mają znaczenie oczywiście na naszą przyszłość, ale nie mają znaczenia dla naprawdę większości społeczeństwa. Naprawdę nie. Czyli to co, ludzie się tym nie interesują. Infantylizuje? No panowie, to jest prosta rzecz. No to nawet popatrzmy, ile osób w Polsce idzie do wyborów. Co to oznacza? No to oznacza, że połowa społeczeństwa, ja nie mówię, że połowa społeczeństwa nie ma pojęcia o polityce, to też nie o to chodzi. Są ludzie, którzy uważają, że po prostu polityka to bagno, nikt nie, ich, że tak powiem, postulatów nie podnosi, więc nie idą, ale to oznacza, że bardzo duża część społeczeństwa kompletnie się tym nie interesuje. Kompletnie. Gazetka z Lidla czy z Biedronki jest ważniejsza. I czy oni nie mają racji? Bardzo często mają. Skomentowano na Twitterze czasami. Bardzo często ci ludzie po prostu mają rację. To nie jest tak, że tępy naród nie chce się interesować tym, co dla niego robi wspaniałe klasa polityczno-medialna. Ale idźmy dalej, nie, Wojtku. Oni mają rację. No. Spośród tych 30-40%, którzy głosują, powiedzmy, w wyborach do Europarlamentu frekwencja ma być na poziomie 30-kilku%, widzimy wyraźnie, że nie wszyscy żyją z prawami politycznymi tak, jak my sobie wyobrażamy. Czy nawet jeśli ktoś pójdzie, głosuje na PiS, Platformę, Wiosnę, czy kogo tam jeszcze sobie wskaże na liście, na karcie do głosowania, nie oznacza to absolutnie, nawet w takim prawdopodobieństwie, że ten człowiek żyje z prawami politycznymi. Czy myślę, że naprawdę z prawami politycznymi żyje ułamek społeczeństwa? Czyli co decyduje o takim, a nie innym wyborze, twoim zdaniem, w tym konkretnym przypadku? W tym konkretnym przypadku szereg spraw, które nie da się wrzucić do jednego worka. Czyli co, pan Henryk Nowak zobaczył billboard, o, dobrze, na przykład, a jeszcze 4 lata wcześniej głosował chociażby pan profesor Waldemar Paruch, doradca premiera Morawieckiego, ma taką teorię, że o wynikach wyborów, o tym, kto rządzi, kto nie, kto stworzy koalicję, kto nie i tak dalej, decyduje 10% wyborców. To nie są wyborcy środka, jak to się kiedyś mówiło, że po prostu mityczny środek, tak. Teraz PiS zwróci się do centrum czy Platforma, no i sięgnie po tych wyborców. Nie, to są ludzie i środka, zgoda, i centrum, ale i prawicy, i lewicy, i kompletnie oderwani od codziennej polityki, którzy nie żyją polityką do 25 maja, może w sobotę się czymś zainteresują przed niedzielnymi wyborami, może w niedzielę się tym zainteresują, tuż przed oddaniem głosu, i też o ich głos trzeba walczyć. Jak? To już jest zadanie dla spin doktorów, ale myślę, że warto i o tym wątku wspomnieć przy naszej refleksji o Twitterze, bo takich ludzi też jest tam sporo. Ale siła internetu, chociażby z ostatnich dni, pokazuje także premiera filmu panów Sekielskich. Bez dwóch zdań. Tylko nie to poza, nikomu, jaką, się rozbiło bank. Poza jakąkolwiek anteną, czy publicznego nadawcy, czy komercyjnego, sam internet, YouTube, kilkanaście w tej chwili już milionów wejść. Po godzinie tam już było ponad chyba milion wejść. To oczywiście pokazuje, wszyscy się odnieśli do tego filmu. Od Komisji Episkopatu Polski, Prymasa Polski, przez czołowych polityków, ustawodawcę i tak dalej. No, panowie,
O co pyta dzisiaj fryzjer, którego miałem okazję odwiedzić? A no o to, czy oglądał pan już film Sekielskiego? O co zapyta taksówkarz, czy oglądał pan już film Sekielskiego? No tak, oczywiście. Taka sama histeria była z Klerem. Czy może źle powiedziałem histeria, no, olbrzymie tam zainteresowanie. Się trzeba udać, no, udać do kina, no, ale ludzie się udali. Wydali no, tak, te pieniądze no, na jednak kino, które nie jest popularne. Nie? W sensie to nie są Avengersi czy inne Spider-Man, tylko to jest kino jednak mimo wszystko trudne stosunkowo. No ale to dzięki takim sytuacjom coś to nam mówi o nas i o naszym społeczeństwie. Znaczy ja uważam, że takich jednak ale to oznacza, rzeczy nie możemy ignorować. Ale to znaczy, że nie jest z nami tak źle. No jeżeli ciężki materiał demaskujący, śledczy, nagle wchodzi na to kilkanaście milionów ludzi, którzy chcą to zobaczyć, to znaczy, że ludzie myślą samodzielnie. No tak, ale mówisz nie teraz łapią o YouTubie, się na taką, a nie inną propagandę. Ja się tutaj trochę będę jątrzył, bo mówisz o YouTubie. Tam rzeczywiście jest miejsce dla tego rodzaju filmów. Promocja filmu też była na Twitterze. Ale no, promocja zgoda. Natomiast właśnie promocja. Na Twitterze liczą się tylko zwiastuny, wyrywki, 13-15 sekundowe hasełka. No i na to też trzeba uważać. Na to trzeba uważać i będziemy uważać w trzeciej kolejnej części, do której już państwa serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami w telewizji w Polsce.pl. Aleksander Majewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Kłaniamy się ponownie po przerwie w trzeciej, ostatniej niestety już odsłonie tegoż programu. Witam państwa ponownie razem z moimi gośćmi. Są nimi Wojciech Biedroń, witam, Rafał Dudkiewicz, witam, i Marcin Fiołek. A rozmawiamy, drodzy państwo, o Twitterze. Czy Twitter zabija dziennikarstwo? No rozmawialiśmy o tych różnych przypadkach, zagrożeniach. Oddajmy może głos Marcinowi, bo tutaj zmierzał do ciekawej konkluzji, no ale jednak przerwa na reklamy trochę zakłóciła ten przebieg. Tak, mam na myśli to, że Twitter właśnie, na którym teraz sobie właśnie klikam trochę w przerwie na reklamę. Jesteś uzależniony? Tak, ja pytałem. Tak, myślę, że niestety tak. W przerwie sobie trochę klikam, co tam się dzieje. Co tam się dzieje na Twitterze. I rzeczywiście trzeba powiedzieć to, że Twitter ma to do siebie, że no, jakby z definicji spłyca przekaz. I w tym z definicji też nie ma nic złego, bo upraszcza często tezy. Jest takim narzędziem do formułowania prostych myśli. Ale idzie za tym też krok dalej zagrożenie, że my przyzwyczajając się do formy Twittera, do formy 140, teraz już trochę więcej znaków, do formy 30-sekundowych filmów, gifów i obrazków, nie jesteśmy w stanie później przeczytać czegoś więcej niż, nie wiem, 1000-2000 znaków. Ja się na tym łapię czasami, kiedy próbuję wyłączyć media społecznościowe, czytać książkę, tak, czy nawet mniej lub bardziej trudną, i przez pierwsze 10-15 minut mam trudność z wejściem w inny tryb czytania. Się, tak, w lekturę. Znaczy, kiedyś nie miałem z tym problemu, po prostu wchodziło się w świat książki, żyło się tym i się pasjonowało tym. Dzisiaj potrzebuję 10-15 minut przejścia, żeby wejść w tryb lektury nieco innej niż Twitter. Ja się złapałem na tym, że ostatnio czytam bardzo poważną analizę polityczną. Zresztą bardzo dobrze napisany tekst w jednym z portali. To chyba na polityce.pl. Nie, choć te teksty, zwłaszcza twoje komentarze, lubię czytać, ale i tak mówię, no przeczytałem. Myślę, że byłem już gdzieś na wysokości 3-4 tysięcy znaków. I no ale i tak, gdzie są serduszka? I tak cały czas myślę, gdzie konkluzja? I zmusiłem się do przeczytania całego tego tekstu, fenomenalnego zresztą, dotyczącego sytuacji podejścia Donalda Tuska tak naprawdę do ludzi Platformy Obywatelskiej. I na końcu stwierdziłem, no to dobrze, że poczekałem jeszcze 10 tysięcy znaków, bo konkluzja była błędna. I mówię, ale ten pierwszy moment, tak, no schodzę, dobra, dawać konkluzję, kończmy to już, nie? Okazało się, że nie, to coś podobnego do tego, co Marcin powiedział z książką, ale to jest pułapka. Czytelnikiem jest, może jeszcze przejdziemy do Rafała, odnośnie tak, książek, to co powiedział Marcin, też bardzo dużo czytasz, czy masz problem z przejściem na ten tryb czytelniczy, bibliofilski? No trzeba się oczywiście wyłączyć, odłączyć, włączyć muzykę, w ogóle zrelaksować się, to prawda. Fakt faktem, Twitter bardzo angażuje emocjonalnie, to też chciałem powiedzieć, ale i tak jest lepiej, Marcinie, drogi Wojtku, Jolku,
że to jest Twitter, a nie Instagram. Panowie, większość 20-latków i nastolatków żyje na Instagramie i wyraża swoje przeżycia intelektualne i wszelkie inne zdjęciami potraw, strojów, wyjazdów i tak dalej. Więc naprawdę my jeszcze czytamy i piszemy. To czyli jest, nie jest jeszcze tak z nami źle. Nie ma jeszcze tragedii. No tak, tragedii bez wątpienia nie ma, ale jest w tym coś i myślę, że tutaj też warto było się było na tym zastanowić kiedyś szerzej. No bo umówmy się, i Twitter, i Instagram, i Facebook, i teraz kolejne te platformy dochodzące do nas. Facebook to już dla emerytów jest. To prawda, no to wiemy. Moja córka o nas mówi, ma 11 lat. To teraz są jakieś te TikToki czy inne historie. Jak zwał, pewnie będzie tego jeszcze zatrzęsienie w kolejnych miesiącach i latach. Powodują, że kolejne pokolenia, także wyborców, kolejne roczniki wyborców są poza codziennymi, tradycyjnymi mediami, nawet rozumując je jako portale internetowe. Dociera do nich przekaz, może w formie właśnie zdjęcia na Instagramie pana prezydenta, który pochwali się córką, która zdała, obroniła tytuł magistra prawa. Gratulujemy zresztą pani Kindze. Inna rzecz, że jest taka, że to młode pokolenie ma tak duży natłok informacji na tych mediach społecznościowych, portalach, ale też codziennie, że to jest nie do przyswojenia, nie do przerobienia, nie do przeanalizowania. Są badania, które pokazują, że człowiek dzisiejszy w ciągu jednego dnia, albo nawet w ciągu jednej godziny, w zależności od mechanizmów czy narzędzi przy tych badaniach, które się wzięło, przyswaja więcej informacji niż człowiek sprzed 100 lat przez całe życie. Znaczy, to jest niesamowita zmiana procesu naszego mózgu. Ja się później sobie nie dziwię, że potrzebuję więcej czasu na przejście do lektury, ale zastanawiam się, czy kolejne pokolenia 15-16-latków, roczniki 2000, 2012, 2010 i tak dalej, będą w stanie w ogóle czytać teksty dłuższe niż 300-400 znaków. Kochani, proszę, Rafał, oczywiście. Znaczy, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, na przykład. Początek batalii o obronę pomnika w Jersey City, pomnika Pityńskiego, w moim przypadku po dziennikarsku, tylko i wyłącznie w zasadzie odbył się dzięki Twitterowi. To znaczy, pojawił się wpis pana Fulopa, burmistrza, i dosyć szybko wyłowiłem komentarz pani Krystyny Pierkowskiej, de facto Amerykanki, która wybrała polskość jako fakt, że rodzice byli Polakami, i bardzo szybko jak gdyby zainteresowałem się sprawą. Zresztą dzięki tej całej sprawie poznałem też bardzo dużą ilość bardzo ciekawych, interesujących Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych i w ogóle zobaczyłem pewną przestrzeń, która w ogóle jest w Polsce nieopisywana, czyli potrzeby tych ludzi, którzy mieszkają w tej chwili w kraju, który jest no de facto imperium globalnym, światowym, jak bardzo ciężko im się skomunikować z krajem i jak bardzo też kraj nie nadąża za ich potrzebami. To zupełnie fenomenalne odkrycie, które by nigdy nie stało się w moim przypadku natury, pod każdym względem osobiste i pod każdym względem poznałem naprawdę masę fenomenalnych ludzi dzięki tej sytuacji, i w sumie tego newsa mówię, wygenerował de facto Twitter. To jest niewątpliwie jasna strona Twittera. Bo Amerykanie, CNN o tym nie mówiło. CNN o tym nie byśmy mówiła, stracili po prostu tą sprawę. Marcin z kolei mówił o takim wtórnym analfabetyzmie, chyba tak to można nazwać. Wojtku, jak ty na to znaczy, patrzysz? Patrzę na taką nieprawdopodobną dynamikę zdarzeń. No, dobra, wróćmy jeszcze raz do momentu, w którym zaczynałem w 1999 roku w Krakowie. I mamy, przenieśmy to, co się ostatnio w ostatnich kilkunastu dniach dzieje w Polsce. Przecież przemówienie premiera, byłego premiera Tuska 3 maja żyłoby wtedy w mediach co najmniej 4 dni, jak nie 5. I to żyłoby jako główne wydarzenie, gdzieś wokół którego się coś dzieje. Wszystko jedno, czy to byłoby przemówienie Tuska na UW, czy to byłoby jakieś ważne przemówienie Kaczyńskiego. To tylko pokazuje, że wokół tego budowana byłaby narracja, ona by bardzo długo trwała. Dzisiaj? Pamiętacie jeszcze 3 maja? Bo co się wydarzyło między... No, my pamiętamy, no bo jesteśmy dziennikarzami, się tym zajmujemy, ale nie sądzę, żeby odbiorca to pamiętał w życiu. On już ma... No teraz to oczywiście będzie jeszcze chwilę będzie grzany film Sekielskiego i wszystko to, co się wokół niego dzieje. No i też rzeczywistość powyborcza, w której jesteś. Za moment są wybory, które przykryją i Sekielskiego, i pewnie tego Tuska z 3 maja będzie nieco inna sytuacja polityczna, ale zobaczycie, że już tydzień później, czy nawet 4 dni później, znowu albo wybuchnie afera, albo coś ujawnimy, albo inni ujawnią i wokół tego, albo coś się stanie i wokół, i non stop wokół, chodzi o to, że ta dynamika jest 6 razy, nigdzie, co ja gadam, nie 6, 100 razy szybsza niż była jeszcze dekadę, czy 2 dekady. Panowie, gdzie jest ten kres? Gdzie jest ten kres wytrzymałości? Sami wspominaliście o tej wytrzymałości ludzkiego umysłu, o tym, że ileś informacji już teraz przyswajamy, znacznie więcej niż 100 lat temu, zdaje się, że ty, Marcin, wspomniałeś,
No i jaka może być przyszłość? Czyli co, wtórny analfabet, będziemy zajmować się już tylko obrazkami, bo nie będziemy w stanie nie przyswajać sądzę. Ja patrzę cały czas jednak na te media w sposób pozytywny, to znaczy znając wszystkie ciemne strony, jednak już na przykład sam fakt filmu Tomasza Sekielskiego wskazuje na jedną rzecz. Nie trzeba w tej chwili mieć zgody różnych decydentów, żeby pewną przestrzeń, rzeczywistość pokazać i opisać. Jeżeli się ma jakąś pulę pieniędzy, nie wiem, czy panu Tomaszowi, w sumie Tomkowi Sekielskiemu, bo się znamy, czy ktoś tego filmu dokładał, czy rzeczywiście on jest ze zbiórki publicznej, ale już to w tej chwili jak gdyby nie wnika mi, nie miejsca na to, to jednak pokazuje siłę rażenia, że jeżeli ktoś zrobi jakiś temat, zrobi go poważnie i dobrze, bo temu filmowi warsztatowo i tak dalej nic nie można zarzucić, to można się przebić z bardzo poważnymi tematami. To zupełnie otwiera przestrzeń na nowy jak gdyby opis świata. Abstrahując od filmu Sekielskiego, czy nie otwiera też drogę do masowej produkcji chłamu? Już teraz mamy w kinie zjawisko. Oczywiście, nie chcę tutaj tak wskazać konkretnego nazwiska, żeby nie naruszyć dóbr osobistych, ale myślę, że też będziemy wiedzieli, o kim mówimy, czyli sytuacji, kiedy po prostu ludzi do kin przyciąga chłam i tak samo może w internecie się okazać, że ludzi będzie przyciągać chłam i to właśnie na chłamy no nuszą środki. Myślę, że ludzie oglądają tam chłam, ale Wagę. Jeżeli Wiem. Ale jeżeli coś jest istotnego, jakaś rzeczywistość jest opisana, to uważam, że to się pojawiają nowe możliwości. W tej chwili trzeba było przejść w różnych korporacjach, jakimi są też telewizje, całą drogę, żeby w ogóle pierwszy klaps zrobić, dostać pieniądze, dostać, nie wiem, sprzęt, operatorów. W tej chwili okazuje się, że można to zrobić zupełnie innym sposobem. Mainstream się będzie przenikać na pewno z niezależnymi jakimiś produkcjami, jakimiś formatami czy projektami. I to jest akurat coś bardzo dobrego. Znaczy, to jest ta wolność, którą rzeczywiście daje internet. Ona często jest złudna, ale niech będzie. Mnie przeraża jeszcze coś innego. Na przykład, no, to, co jest normą w mediach społecznościowych, może nie w tych, w których my siedzimy, może nie w tych sferach, nie na tych płaszczyznach, a to są patostreamerzy. I cały ten ruch jakiś oszalały, jakiś wariatów, którzy się biją butelkami po głowie, którzy nie ale wiem, to zjawisko jest też dostrzegalne już w jakiejś mikroskali, również na Twitterze. Ja z przerażeniem widzę jakieś opinie spod budki z piwem, często bez sensu, bez ciągu logicznego i tak dalej, i one zyskują sobie mnóstwo retweetów. Ja widzę, że są lajkowane, również wydawałoby się przez poważnych ludzi, mamy na przykład. No tak. Jeśli spełni się nasza negatywna przepowiednia, jeśli rzeczywiście będzie tak, że czytelnicy nie będą w stanie skupić się na niczym więcej niż 300-400 znaków i to przy dobrej kondycji intelektualno-fizycznej, no to czeka nas zmiana też zawodu dziennikarza. Pytamy w naszym gorącym pytaniu, czy Twitter zabije dziennikarstwo. Jeśli te tendencje nie wyhamują, jeśli rzeczywiście kolejne pokolenia będą oczekiwać od dziennikarzy, od pracowników mediów, od media workerów, bardzo krótkich, bardzo precyzyjnych, bardzo ostrych komentarzy, takich mocnych, no to nie pozostanie nam nic innego niż po prostu tworzyć internetowe memy, obrazki, które będziemy podpisywać jednymi, dwoma hasłami, by się przebić, a ewentualnie dla zainteresowanych gwiazdka, link tutaj, jeśli by ktoś chciał, dla dinozaurów. Wrócimy którzy do takiego, jak malowideł ściennych. Na ścianach jaskini. Ja to się w sumie cieszę, że jestem, miejmy nadzieję, gdzieś w połowie tego, co zamierzałem zrobić w tym zawodzie, i w sumie się cieszę, że już mi tylko połowa została. Znaczy, gdybym dzisiaj był dziennikarzem młodym, rozpoczynającym pracę dziennikarzem, to ja jestem na przykład przerażony. Czyli nie akurat nasi tutaj w redakcji młodsi koledzy to ludzie myślący i ciężko pracujący, gdzieś szukający prawdy, informacji i tak dalej, ale jak słyszę z innych źródeł, z innych firm medialnych, co się dzieje, no to tam właśnie tak jest. No. Ale ostatnio słyszałem świetny żart. Jak słyszałem, doskonały tekst, jak ktoś zlecił pewnej młodej dziennikarce napisanie tekstu na 3 czy tam 3,5 tysiąca znaków, a ona załamała małe ręce i stwierdziła, że ale to chyba do tygodnika, więc jakby no to pokazuje, że jakiś problem zaczyna być. I ja mam takie też wrażenie, że ludzie często właśnie nie szukają prawdy. Znaczy, łatwo dzisiaj coś przekleić, dokleić, zszyć tam z Twitterem właśnie, czy zdjęcie dodać z Instagrama i ma, nie wiem, 300 tysięcy wejść na przykład, czy 100 tysięcy. No Rafał Dudkiewicz to jak zwykle składa votum separatum, jest takim adwokatem diabła, a może wręcz orędownikiem nowych czasów, nowych technologii. Przypomniała mi się taka historia, która dla mnie była bardzo poznawczo istotna. Mam takiego przyjaciela, młodego człowieka, studenta łódzkiej szkoły filmowej.
z którym często oglądaliśmy na projektorze po prostu filmu u niego w domu i parę razy otworzyliśmy jego konto na Instagramie, które on ma. Ja nie mam ciągle tego konta na Instagramie i ciągle się zastanawiam. Jeszcze nie masz. Być może jeszcze nie mam. Zaczęliśmy przeglądać jakieś zdjęcia i na przykład dzięki jego obserwacjom, bo to już jest młode pokolenie, zauważyłem, jak na przykład duża ilość osób młodych, głównie dziewczyn akurat w tym przypadku, jest już po operacjach plastycznych, mając 20-23 lata. Bardzo szybko zobaczyłem, też dzięki jego jakiemuś tam sprawnemu spojrzeniu, ingerencje chirurgiczne. I to jest pewien świat, który dla mnie wiecie, że często, był niedostępny. Nie rozumiem. Dziewczyny na 18 proszą o rodziców o ten, na przykład o operację plastyczną. To mi moja córka nastoletnia wszystko wytłumaczyła. Wprawdzie się nie wybiera na żadną operację jeszcze. Ale Wojtku, pieniądze. Ale zbieram, ale w ogóle zbieram. Ale w Majuniu, droga, nie rób tego tacie, kochanej, apeluję. Kochanej Majuni, ale ona mi właśnie wytłumaczyła, że wiesz, tato, ja właśnie słyszałam, że tam jakaś koleżanka i siostra miała 18 lat i dostała na 18 poprawienie nosa, a druga to tam, nie wiem, ust czy czegoś. Ja mówię, proszę święty, trzeba umierać. No. Wszystko zmierza do kreacji samego siebie. Czy to jest tak, że media już dzisiaj służą tylko do lansowania siebie? W dużej mierze media społecznościowe tak, tak służą właśnie. Widzę to po reakcjach niektórych dziennikarzy, publicystów, ale też polityków, czy jeśli robi to polityk, powiem szczerze, to ja w tym nie widzę problemu, dlatego że wiem, że z tyłu jest walka o głosy. No po to Beata Mazurek, po to Michał Boni otwierają profile na Instagramie, żeby pokazać się wyborcom, do których nie dotrą za pośrednictwem konferencji prasowych czy wywiadów prasowych. To jest jedna sprawa, ale jeśli robią to dziennikarze, znowu bez nazwisk, bo to nie chodzi o wytykanie jednego czy drugiego dziennikarza czy dziennikarki, ale jeśli robią to dziennikarze czy publicyści, wrzucając dziennie po kilkanaście zdjęć swoich, zdjęć swojego jedzenia, kończyn, tak, no to ja zastanawiam się, o co chodzi, znaczy no albo też nie o to chodzi, żeby być wielkim, każdy chce być celebrytą, nie o to chodzi, żeby być wielkim, żeby być wielkim purystą i tylko teraz wrzucamy poważne analizy, bo jak nie, to po prostu modlitwa. Koniec świata i tylko tak. Nie, chodzi o coś innego, chodzi o takie przekonanie, gdzie jest taka granica śmieszności, którą jest łatwo na Twitterze przekroczyć, a które się nie zauważa z perspektywy użytkownika. Mam nadzieję, że tą rozmową nie przekroczyliśmy, tej rozmowy. Ja nie przekroczyliśmy, ale musimy już kończyć i to będzie dobra puenta. A tobie, Wojtku, obiecuję kolejny odcinek takiego mini serialu właśnie poświęconego mediom. Nie mogę powiedzieć o kapuście wrzucanej przeze mnie na Facebooka, dobrze. Jeszcze będziemy mówić o kapuście. Serdecznie dziękuję moim gościom, byli nimi Wojciech Biedroń. Dziękuję bardzo. Portal w polityce.pl Tygodnik Sieci, Rafał Dudkiewicz, Polskie dziękuję Radio bardzo. I Marcin Dziękujemy Fijołek, uprzejmie. Portal w polityce.pl Tygodnik Sieci. Dziękuję moim gościom, dziękuję również Państwu i widzimy się już za tydzień. A w jakim temacie? A to już się okaże. Do zobaczenia.